Otoczona pierścieniami Ziemia jest wielką szkołą intensywnego uczenia się. Posiadając ciało fizyczne, znajdujemy się stricte na samej fizycznej planecie. Kiedy jednak opuszczamy ciało fizyczne, czy to poprzez śmierć, czy sen, albo OB, możemy znaleźć się w jednym z pierścieni strefy przejściowej. Zamieszkiwane są one przez miliardy istot. Najczęściej są to istoty powtarzające ludzkie wcielenia. W jednym z poprzednich filmów mogliście się dowiedzieć, czym jest strefa przejściowa, jakie istoty ją zamieszkują, czym jest stacja wejścia oraz jak w ogóle dochodzi do rozpoczęcia życia w ziemskiej szkole intensywnego uczenia się. Teraz prześledzimy to, z czego składa się odwiedzany przez Roberta Monroe obszar drugi i pierwszy. Dzięki jego podróżom można bowiem stworzyć całą mapę międzystanów, całej dostępnej nam przestrzeni od obszarów bezpośrednio stykających się z fizyczną materią, aż po kres niezmierzonej przestrzeni niefizycznej, szczelinę emiter. To tam znajduje się istota niepojęta dla naszych ludzkich ograniczeń. Można by określić ją mianem Boga czy Wielkiego Ducha. To z nią wszystkie istoty mają za zadanie połączyć się, gdy zbiorą już całość doświadczeń. Czyli wtedy, gdy wszystkie one staną się absolwentami ludzkiego życia. Nad całym procesem nauki w ziemskim systemie życia ktoś czuwa. Istoty te współpracują ze sobą. Działają jak jedna całość. Wszystko jest ze sobą niezwykle sprzężone i zorganizowane. Jedna z tych istot to rutynowany kontroler wejścia. Lokuje on istoty we właściwych miejscach i czasie w świecie fizycznym, na Ziemi. Istota chcąca zaznać życia na Ziemi musi wyrazić zgodę na wymazanie na pewien czas wiadomości zdobytych w okresie poprzedzającym wejście w fizyczną materię. Inną rolę pełni zarządzający wejściem. Istota ta z kolei, przybywająca w bramie stacji wejścia, przyjmuje nowych ochotników do rozpoczęcia ludzkiej wędrówki. Nowo przybyła istota, chcąca przeżyć, zakosztować ludzkiego życia, inaczej debiutant, musi jedynie poprosić o to zarządzającego wejściem. Następnie kierowana jest dalej w etapie przydzielania fizycznego życia. Błękitno-zielona planeta, otoczona pierścieniami mgły, ogromnymi, szerokimi pierścieniami. Nie ma między nimi określonych granic, gdyż łączą je pasma i wiązki. Tylko pierścień dotykający samej planety zdaje się pozostawać w pewnej izolacji od pozostałych. Również ten znajdujący się najdalej, na zewnętrznym obrzeżu, bardzo cienki i niemal pozbawiony mgły, znajduje się w odosobnieniu. Reszta, prócz tych dwóch pierścieni, przepływa przez bramy stacji wejścia. W pierścieniach są niezliczone światy z mnóstwem zamieszkujących je istot. Są one lokowane w nich według przejawianej energii emocjonalnej, poziomowi ludzkiego rozwoju przekładanego na całościowy rozwój ich duszy. To tu znajdują się terytoria systemów przekonań, park i miliony innych miejsc. Jeden z pierścieni to szkoła, do której udajemy się podczas snu. W innych znajdują się miasta, wsie, kościoły, parki, pojedyncze domy i tak dalej w nieskończoność. Istoty o ludzkim wyglądzie wykonują tu różne prace. Istoty te wiedzą, że nie żyją w rzeczywistości fizycznej, a świat, jaki wykreowały, ma przygotować je do kolejnej ludzkiej inkarnacji. Każda ludzka myśl znajduje swoje odbicie w pierścieniach. Ciągle więc coś do nich przybywa. Część istot spędza w pierścieniach tysiące lub setki lat, krążąc pomiędzy wcieleniami. Czas jest tu względny i trudny do ustalenia. W kolejnych, bliższych planety pierścieniach spotkać możemy istoty śpieszące z pomocą tym, którzy dopiero co doznali śmierci fizycznej.
Są to ich świadomości z ja tam, którym zależy na pomocy ze względu na nowe doświadczenia ludzkie, którymi zasilany jest nasz indywidualny zbiór ja tam. Trzeba przypomnieć, że nie wszyscy otrzymują taką pomoc w momencie fizycznej śmierci. Istoty, które nabrały poprzez swoje życie mnóstwa naleciałości i uzależnień ludzkich, na ogół spadają jeszcze bardziej w nauce ziemskiej szkoły. Coraz bardziej zapominają o istnieniu jakiejkolwiek innej rzeczywistości niż materialny ludzki świat. Dlatego nie zwracają często nawet uwagi na jakąkolwiek pomoc, chcąc jak najszybciej powrócić do fizyczno-materialnych przyzwyczajeń, pragnień i potrzeb. Ich ja tam albo nie jest jeszcze tak rozwinięte, albo skupia swoją uwagę na wyżej rozwiniętych jednostkach swojego zbioru, pozostawiając zapadających się coraz bardziej w ludzkim życiu samych sobie. Im bliżej planety, tym gęstsza jest mgła. Postaci jest więcej. Są tu między innymi istoty, które dopiero co doświadczyły śmierci fizycznego ciała. Wszystko jest dla nich niejasne. Do niektórych powoli dociera w końcu ten fakt, ale nie mają pojęcia, co dalej mogą robić. To tak zwany szok pośmiertny, z którym nie mogą oni sobie poradzić. Bez pomocy z zewnątrz mogą oni pozostawać w tym stanie bardzo długo. Pierścień przy samej planecie jest już ostatnim. Po nim znajduje się już rzeczywistość fizyczna. Pierścień ten, odizolowany od pozostałych, jest inaczej nazywany przez Roberta Monroe obszarem pierwszym. Znajdują się w nim istoty, które nie są w stanie, nie potrafią lub nie mogą uświadomić sobie tego, że nie żyją już w sferze materii fizycznej. Są one martwe fizycznie, jednakże próbują nadal zachować swoją fizyczność, robić to, co robiły do tej pory. Być tym, czym były za życia, kontynuować je w jakiś sposób. Niektórzy z nich próbują skontaktować się z przyjaciółmi, najbliższymi, rodziną lub z kimkolwiek, kto znajduje się w ich zasięgu. Inni nie mogą oderwać się od fizycznych miejsc, rzeczy bądź osób, do których przywiązało ich ludzkie życie. Jeszcze inni uważają, że to, co ich spotkało, to zły sen, koszmar, i czekają w nadziei, że się obudzą. Często w obszarze tym również znajdują się istoty, które doskonale zdają sobie sprawę ze swojej fizycznej śmierci i próbują w jakiś sposób wpływać bądź wykorzystywać też żyjących. W ostatnim, cienkim, nikłym, najbardziej oddalonym od fizycznej materii pierścieniu zewnętrznym znajdują się natomiast nauczyciele, przewodnicy, pomocnicy po wewnętrznych pierścieniach. Wszyscy znajdują się tu tymczasowo, ale wykonują swoją pracę z poświęceniem i oddaniem. Pomagają innym istotom, ale i żyjącym w iluzji czasoprzestrzeni ludziom. Wszędzie i tak jak tylko można, na ile jest to możliwe, niosą im wszystkim pomoc. W ten sposób próbują poprawić ich wyniki, zyskując tym samym własne ludzkie doświadczenia wznoszące ich w rozwoju świadomości i ich własnych ja tam. W tym najdalszym pierścieniu znajdują się także odchodzący, ci, którym pozostało do wypełnienia jeszcze jedno ludzkie wcielenie. Są oni fascynującym przejawem energii i siły witalnej, całkowicie otwarci, pełni miłości i przepełnieni rotami ludzkich doświadczeń, doskonale panują nad swoją energią. Poza pierścieniami znajduje się strefa, w której Robert Monroe spotykał się z inspekami. Są to istoty na bardzo wysokim poziomie doświadczenia, które w razie konieczności, gdy powstaje blokada w przepływie energii luszu, służą pomocą, nie naruszając ciągłości nauki. Inspeki nie brały udziału w tworzeniu szkoły intensywnego uczenia się, jaką jest Ziemia, ale były świadkami jej powstania i od początku obserwują jej rozwój.
A co z Bogiem? Wielu myśli, że ten, który stworzył ziemski system produkcji luszu, jest Bogiem. Muszę was jednak zmartwić. Według przekazów i rud, które otrzymał m.in. Robert Monroe, jak i inni podróżnicy, ktoś jest stwórcą, który także został stworzony. Jak każdy z nas, iskier, sąd, dusz, energii, które zostały stworzone i są twórcami. Mając cząstkę kogoś, mamy tym samym cząstkę stwórcy, który stworzył kogoś. Musimy się pogodzić, że stwórca stwórców jest istotą tak niepojętą dla naszego ludzkiego, ograniczonego rozumu, że nie jesteśmy w stanie pojąć jego energii, dopóki nie porzucimy ostatecznie ludzkiej powłoki i materialnych przekonań. Lepiej w tym czasie zająć się rozwojem świadomości, podnieść rozwój całej szkoły i ruszyć dalej na spotkanie tego, czym bądź kim jest źródło naszego pochodzenia. Robert Monroe powiedział: nie jestem żadnym prorokiem, nie jest moim zamiarem stać się przywódcą religijnym lub jakimkolwiek innym. Zgłębiłem stan, jakiego zacząłem doznawać, co przyczyniło się do całkowitej zmiany spojrzenia w moim fizycznym życiu. Moim celem było i jest nakreślenie fundamentów tego, co jest mi znane, aby wam łatwiej było osiągnąć cel waszej podróży przez nieznane.